Zawsze go podziwiałem, bo to człowiek niezwykły, o wielu talentach i niezwykłym życiorysie. On jako 6-letnie dziecko stracił ojca, matkę wcześniej. Ciągle też podziwiałem go, że wszędzie był obecny. I jako twórca, i jako społecznik w różnych organizacjach uczestniczył. W czasie stanu wojennego zaangażował się w podziemnej działalności wydawniczej. Był postacią taką znaczącą w tym młodym środowisku literackim i plastycznym. Nie tylko jako twórca, ale jako naukowiec. Zbyszek jest taką postacią renesansową. On się zajmuje, malował. Wiem, że widziałem jego malarstwo. Robił grafikę, bardzo dużo ekslibrysów, a oprócz tego chyba w późniejszym czasie bardziej się zajmował literaturą. Wiem, że pisał wiersze, wydawał tomiki wierszy, wydawał książki, także no, jest historykiem sztuki, także to wszystko było też moim zdaniem, to wszystko tworzyło postać człowieka, znaczy twórcy takiego właśnie nieskończonego, bo on właśnie w różnych dziedzinach miał coś do powiedzenia. Zbyszek robił linoryty, ciął. Były to linoryty takie bardzo agresywne, były dynamiczne, można powiedzieć takie ekspresyjne. Wszędzie człowiek był. U niego tym głównym tematem, podstawą był człowiek. On po swojemu rozmawiał z nami, z publicznością, poprzez człowieka. Człowiek to była ta najważniejsza dla niego, najważniejszy dla niego temat, tak można powiedzieć.